Pierwszego dnia nowego roku, kiedy świt jeszcze nie rozproszył nocnych cieni, Ziemia w Ishikawie, Japonii, zatrzęsła się z niewyobrażalną siłą, osiągając 7,5 stopnia w skali Richtera. Co niezwykłe, przepowiednia sprzed ponad czterech wieków, autorstwa Nostradamusa, z niezwykłą precyzją zapowiedziała to zdarzenie. Zaskakuje fakt, że przepowiednie tego francuskiego astrologa niejednokrotnie znajdowały potwierdzenie w rzeczywistości. Przy czym współczesne dowody tylko pogłębiają te tajemnice. Jednak to, co wydaje się jeszcze bardziej zdumiewające, dotyczy przyszłości naszej planety w bieżącym roku. Warto więc pozostać z nami do końca tego filmu, by odkryć, co nas czeka. 1 stycznia w wyniku tego potężnego wstrząsu życie straciło 55 osób. Wydarzenie to stało się punktem odniesienia dla wielu na całym świecie, którzy zaczęli łączyć tę tragedię z przepowiednią Nostradamusa. Ten francuski astrolog z niezwykłą precyzją przewidział to zdarzenie wiele lat wcześniej, co wprawiło w osłupienie tych, którzy byli świadkami spełnienia jego słów. Zanim jednak zbyt pochopnie odrzucimy te doniesienia jako kolejną nieudaną przepowiednię, warto przyjrzeć się dowodom zawartym w jego najbardziej znanej książce La Profeus opublikowanej w roku 1555, która to zdaje się rzucać nowe światło na wydarzenia naszych czasów. W 24 roku naszej ery u wybrzeży Japonii ma rozegrać się scenariusz przerażająco dokładny i nieunikniony. Kataklizmiczne trzęsienie ziemi wywoła tsunami, które spustoszy domostwa i pochłonie życie setek niewinnych istnień. Ta prognoza, choć wydaje się przewidywalna, budzi niepokój ze względu na swoją precyzję, a my, bezsilni wobec sił natury, możemy jedynie z uwagą śledzić zapowiedzi nadchodzących wydarzeń. Wśród przepowiedni Nostradamusa, które już się spełniły, znajdują się tak monumentalne zdarzenia jak odejście królowej Elżbiety II oraz wzrost do władzy Adolfa. Co sprawia, że z niecierpliwością i niepokojem oczekujemy na to, co przyniesie rok 2024. To skłania nas do głębszego zanurzenia się w życie i dzieło tego francuskiego astrologa, który żył w latach 1503-1566. Znany szerzej jako Nostradamus, w swojej fundamentalnej pracy Leis Profeus z 1555 roku. Zaprezentował księgę pełną kwartetów poetyckich, które przewidywały przyszłość. Nostradamus obawiał się, że jego astrologiczne tradycje zostaną zaatakowane przez Kościół, dlatego jego proroctwa nie zostały spisane w jednym języku. Użył mieszanki greki, włoskiego, prowansalskiego i łaciny, co sprawia, że tylko osoby znające te języki mogą rozszyfrować prawdziwe znaczenie jego przepowiedni. Przewidywanie przyszłych wydarzeń na taką skalę nie jest łatwe, ale wiele osób głęboko wierzy, że Nostradamus był w stanie to robić dzięki swoim proroctwom. Wśród jego przepowiedni znajdujemy odniesienia do klęsk żywiołowych, katastrof spowodowanych przez człowieka, a nawet odejście do domu Boga znanych osobistości. Jego zdumiewająca przepowiednia o wielkim pożarze Londynu, który miał miejsce 2 września 1666 roku, rozpoczęła się od niepozornego ognia w piekarni na Padding Lane, by później ogarnąć całe miasto. Ale to jeszcze nie koniec zdumiewających trafień Nostradamusa. Jeszcze bardziej zaskakująca była jego przepowiednia dotycząca Adolfa, mówiąca o małym dziecku z zachodniej Europy, które swoim językiem uwiedzie wielkie tłumy i osiągnie sławę przekraczając granice królestw. To właśnie te przepowiednie, dotyczące zarówno klęsk żywiołowych, jak i dramatycznych zwrotów w historii ludzkości, składają się na niepokojący obraz przyszłości, który Nostradamus nakreślił dla naszych czasów. Na początku XXIV roku wody otaczające Japonię stają się świadkami kataklizmu o niebywałych rozmiarach. Potężne trzęsienie ziemi, którego siła w skali Richtera osiąga niewyobrażalne wartości, wywołuje tsunami niszcząc domostwa i pochłaniając setki istnień ludzkich. Choć taka prognoza może wydawać się przewidywalna dla regionu cieszącego się złą sławą pod względem sejsmicznym, dokładność tej przepowiedni budzi niepokój. Nie da się ukryć, że lista wydarzeń, które Nostradamus przewidział, zawiera tak monumentalne momenty, jak odejście do domu Boga królowej Elżbiety II czy wzrost do władzy Adolfa oba te wydarzenia, jak dobrze wiemy, stały się częścią naszej historii. Tym bardziej niepokojące jest przeczucie, że lista ta nie jest jeszcze zamknięta i że w obecnym roku czekają nas kolejne dramatyczne zdarzenia. Zatem zanurzmy się głębiej w życiorys Nostradamusa francuskiego astrologa żyjącego w latach 1503 do 1566, znanego z przewidywania przyszłości. Jego dzieło La Profeus, opublikowane w roku 1555, zawiera 942 kwarty poetyckie, które przepowiadają przyszłe wydarzenia. Ciekawostką jest, że obawiał się on ataków ze strony Kościoła na swoje astrologiczne nauki, dlatego jego przepowiednie spisał w mieszance języków. Greckiego, włoskiego, prowansalskiego i łaciny, co sprawiało, że tylko nieliczni mogli zrozumieć ich prawdziwe przesłanie. W swoich wizjach Nostradamus przewidział nie tylko odejście do domu Boga znanych osobistości, ale również liczne katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka. Jedną z jego przepowiedni był Wielki Pożar Londynu, który miał miejsce w roku 1666. Zaczął się od niewielkiego ognia w piekarni i szybko ogarnął całe miasto. Inną, jeszcze bardziej porażającą, było dojście do władzy Adolfa, którego Nostradamus nazywał Hizer, co jest interpretowane jako odniesienie do rzeki Dunaj, przy której urodził się Adolf. Dodatkowo prorok przewidział wydarzenia w Hiroshimie i Nagasaki, gdzie użycie bomb atomowych zakończyło drugą wojnę światową, ale również przyniosło niezliczone cierpienia z powodu promieniowania. Przed nami rok 2024, który, jak przewiduje Nostradamus, nie będzie podobny do żadnego innego. Jego przepowiednie na ten rok mówią o dalszych klęskach żywiołowych, trzęsieniach ziemi, erupcjach wulkanów, a także o suszach i głodzie, które będą miały dramatyczny wpływ na społeczeństwo, prowadząc do walk o dostęp do wody i żywności. W obliczu tych przepowiedni warto zastanowić się nad naszą gotowością na przyjęcie i zmierzenie się z nadchodzącymi wyzwaniami. W przepowiedniach Nostradamusa na rok 2024 pojawiają się obrazy, które zdają się malować scenariusz globalnej przemiany, przesiąknięty zarówno nadzieją, jak i niepokojem. Sytuacja staje się jeszcze bardziej niepewna, gdyż prorok zauważa, że społeczności monastyczne staną przed wyzwaniami. A prosty miód stanie się luksusem, droższym niż wosk. Wskazuje to na głębokie zaburzenia w równowadze naturalnej i społecznej, gdzie nawet najbardziej podstawowe zasoby stają się niedostępne. Wizja Nostradamusa przechodzi następnie do kwestii ekonomicznych, przewidując znaczący spadek dobrobytu w bogatych krajach, co wywołuje niepokoje społeczne i zmusza ludność wiejską do migracji w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Prorok przewiduje również konflikty międzynarodowe spowodowane walką o dostęp do wody, podkreślając, że lepiej jest być przygotowanym na nadchodzące zmiany niż później żałować swojej bezczynności. Kolejna część przepowiedni dotyczy zdrowia Władimira Putina, którego kondycja ma być zagrożona w 2024 roku. Nostradamus sugeruje, że bliski współpracownik rosyjskiego lidera, będący pod tym samym chińskim znakiem Zodiaku, może wykorzystać okazję, by przejąć władzę. Taka zmiana przywództwa miałaby daleko idące konsekwencje dla stabilności kraju i międzynarodowej polityki. Zaskakujący zwrot następuje, gdy Nostradamus prorokuje zmianę w globalnej gospodarce, wskazując na Indie jako na kraj, który odegra kluczową rolę w kształtowaniu nowego porządku geopolitycznego i finansowego. Według jego wizji rok 2024, będący rokiem smoka, przyniesie odwagę, zaufanie i nowe bogactwo, a także rozwój zdecentralizowanych sfer cyfrowych, otwierając przed ludzkością nowe możliwości. Przepowiednie te, choć pełne tajemnic i niepewności, rzucają światło na potencjalne przemiany, które mogą zdefiniować naszą przyszłość. W obliczu tych proroctw ważne jest, aby pamiętać o potrzebie elastyczności i gotowości do adaptacji w szybko zmieniającym się świecie. Najbardziej fascynującą przepowiednią Nostradamusa jest sugestia istnienia cywilizacji pozaziemskiej, która nie tylko bacznie obserwuje trajektorię naszej planety, ale również ma zamiar nawiązać z nami kontakt do końca roku 2024. Pokój z tymi istotami ma być kruchy, ale otworzy nowe możliwości dla ludzkości, stawiając pytanie o potencjalne wsparcie, jakie mogliby nam zaoferować. Nostradamus przewidywał również ustanowienie globalnego połączenia telepatycznego, co pozwoli ludziom na lepsze zrozumienie siebie nawzajem bez potrzeby werbalnej komunikacji. To miałoby prowadzić do mniejszej ilości konfliktów i głębszej troski o innych, zjednoczonych w miłości i wzajemnym wsparciu. Rok 2024, według proroka, będzie rokiem pełnym morskich wyzwań, w których czerwoni przeciwnicy, potencjalnie nawiązując do Chin, mogą wywołać konflikt z Tajwanem. Nostradamus wspomina również o zmianie na tronie brytyjskim, sugerując krótkie panowanie króla Karola III i możliwe napięcia związane z przeszłością rodziny królewskiej. Co więcej, prorok przewidział odejścia do domu Boga bardzo starego papieża i wybór nowego, co może oznaczać zmiany w hierarchii Kościoła katolickiego, potencjalnie zwiastując okres osłabienia jego władzy. Ta wizja przypomina proroctwo świętego Malachiasza o ostatnim papieżu, co dodatkowo potęguje intrygę wokół przepowiedni Nostradamusa. Nostradamus, uznawany za eksperta w dziedzinie astronomii i medycyny, który władał wieloma językami i był zafascynowany astrologią, pozostawił po sobie spuściznę wersetów pełnych tajemnic, które do dzisiaj fascynują i intrygują. Chociaż spotykał się z krytyką, jego przepowiednie nadal są przedmiotem analiz i dyskusji, zachęcając do refleksji nad przyszłością ludzkości. Czas pokaże, które z przewidywań Nostradamusa spełnią się, ale już teraz warto rozważyć, jak możemy przygotować się na potencjalne wyzwania i zmiany, które mogą nas czekać. Jego dziedzictwo, pełne tajemniczych wersów, zachęca do poszukiwania głębszego zrozumienia życia i przyszłości, które przed nami stoją. Interpretacja przepowiedni Nostradamusa to zadanie pełne wyzwań, a jego pisma często są przedmiotem intensywnych dyskusji i analiz. Wizjoner taki jak Nostradamus, który zdaje się pojawiać raz na milion lat i obdarzony jest niezwykłą zdolnością do przewidywania przyszłości, wzbudza mieszane uczucia wśród ludzi na całym świecie. Niektórzy z głębokim przekonaniem wierzą w jego przepowiednie, podczas gdy inni odrzucają je jako wytwory fantazji, argumentując, że wersety są zbyt ogólne lub niejasne, aby można je było uznać za wiarygodne przewidywania. Pomimo sceptycyzmu nie można zaprzeczyć, że pewne wydarzenia z historii wydają się odzwierciedlać jego przepowiednie, co prowadzi do fascynujących dyskusji na temat tego, czy przyszłość została już zapisana czy też każde pokolenie interpretuje jego słowa na nowo, znajdując w nich odzwierciedlenie własnych czasów i wyzwań. Dwie, z pozornie niezrozumiałych przepowiedni Nostradamusa, które wciąż budzą zainteresowanie i domysły, dotyczą konfliktu symbolizowanego przez walkę młodego lwa ze starszym oraz przyszłego społeczeństwa, w którym to, co obecnie uznawane jest za niedorzeczne lub irracjonalne, przyjmowane będzie z nabożeństwem. Można się zastanawiać, czy odnoszą się one do konkretnych wydarzeń politycznych lub społecznych zmian, które mają nadejść. Wizja, w której młody lew pokonuje starszego na polu bitwy, przekłuwając jego oczy przez złotą klatkę, może symbolizować zmianę władzy, rewolucję lub upadek starych systemów na rzecz nowych, bardziej dynamicznych sił. Natomiast wizja bezgłowych idiotów, przyjmowanych za boskie, może sugerować krytykę współczesnej polityki, kultury lub mediów, gdzie treści pozbawione głębi intelektualnej czy moralnej zyskują na znaczeniu i wpływie. Co ważne, każda interpretacja przepowiedni Nostradamusa musi być podejmowana z ostrożnością i otwartością umysłu, pamiętając o tym, że przyszłość jest zmienna i często zaskakująca. Chociaż niektóre z jego wizji mogą wydawać się niepokojąco trafne, ważne jest, aby pamiętać o sile ludzkiej woli i zdolności do kształtowania własnego przeznaczenia, nawet w obliczu najbardziej złożonych i niejasnych przepowiedni. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę, to dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, Koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.